Moja nowa kurtka miała być dla Miłosza. Ej, ale to jest... To jest L-ka. Ty, no, ty, to dla ciebie jest za duża. Tak. Koszulka jaka, blow i kurtka. Ona jest fakty... Ona jest na mnie dobra. Ale w sumie jak za darmo, to biorę. Myślałem, że za darmo, to zareagujesz. Że biorę. Dobra, ubieramy się. Chodź, chodź, wiem, żeby się pospało jeszcze, co? Ej, ty zakładaj skarpetki. Dawaj, ruchy. To jest dla ciebie? Nie, to jest dla ciebie. To jest dla mnie kawa? Tak. Czekaj, czekaj. No, nie może mnie zobaczyć. Z telefonem? Nie, zobacz, z kurtką. Zobacz, jak ty wyszedłeś. Jak ty masz kurtkę? W ogóle Milo mówi do Marcela tak. My byliśmy w przychodni i co ty mówisz? Co to jest twoja kurtka? On był zdziwiony, że... No, ty byłeś zdziwiony, że on ma taką kurtkę. No. Widać w tym nowym pięknym dniu leczenie. Zostało nam jeszcze tylko 6 wizyt. Czyli co 6 tygodni do końca wakacji już powinniśmy zakończyć leczenie. Chłopaki leczą się na co? Kurz, pyłki, alergia generalnie. No. Wychodzimy, Miłosz daje Marcelowi kurtkę, taką, tą niebieską. On taki, on mówi... A co to jest za kurtka? Kogo to jest kurtka? A nie wierzę, już od miesiąca albo dłużej ją nosi Marcel codziennie. Chciałem zobaczyć. Tutaj jest nowy bazar. Bazar jest w zasadzie przeniesiony z miejsca, które no nie wiem ile było. Przez 20 lat wyłożyli asfalt, ale zmieniona lokalizacja i zupełnie w ogóle nie ma handlujących. Czy ty wiesz o tym, że kiedyś handlowałem na bazarze? I nawet tutaj poznałem pana. On w samochodzie, nie wiem czym on handluje, ale pamiętam go, 20 lat temu też handlował. Rozmawiam tutaj z panią, okazuje się, że nie jest tak źle, tylko po prostu dzisiaj jest brzydka pogoda, no i mamy początek roku, to czy tu, czy tam, to i tak byłoby mało ludzi. Można by rzec, Mazur się skończył. W przeciągu roku tak wyglądają moje wyświetlenia. Ale nie no, w zeszłym roku o tej porze też było kiepsko, to był początek pandemii, później było lato, więc zawsze latem, wiosną, jesienią mam większą oglądalność. No ale teraz, no teraz to jest po prostu tragedia. Od swojego widza dostałem taką wiadomość, że pomimo dzwoneczka i przypomnienia, subskrypcji, nie otrzymuję moich filmów, przypomnień. A zobacz tutaj, ciekawostka. Czas, średni czas oglądania filmu od początku mojej działalności na YouTube. Mniej więcej jest cały czas taki sam. No troszkę teraz... A, widzisz, może tutaj jest ta kwestia. Współczynnik klikalności wyświetlonych miniatur. One troszeczkę spadły, chociaż mniej więcej cały czas jest na tym samym poziomie, ale może tutaj po prostu miniaturki są zbyt mało ciekawe. Nie klikają ludzie. Praktycznie we wszystkich filmach, ja tutaj będę przejeżdżał, zwróć uwagę, to jest ile filmów, ile, jaki procent filmów się podoba. I mam mniej więcej cały czas, nie ma tak, że filmy się nie podobają, albo nagle przestały się podobać. Cały czas jest ten, powiedzmy, o, no tutaj, od 94, a, wypił energetyki, Miłosz. To może to. Ale generalnie tak to wszystkie mają 97, 98, więc filmy cały czas gdzieś tam się podobają. Że musisz Katarzynę nagrać. Kasia tutaj... Nie, nie pokazuj mnie. A, nie pokazujcie, ale w piżamkę cię twoją mogę pokazać. To jest piżamka. A co to jest? To jest dres jeszcze. A, to jest dres. Kasia mówi, żeby ją nagrywać. To może wtedy większe byłyby wyświetlenia. Nie nagrywać, tylko nagrać. A, nagrać. Można tak spróbować i raz nagrać. Nie wiem, czy to będzie odpłatne, czy nie? No, ale chyba, że nie za darmo. Aha. Ale to no, inaczej zróbmy. Ja ci oddam jedną drugą za film, o to, co zarobi film. No, ale to będą nędzne pieniądze. Jakie nędzne? Jeżeli chcesz zobaczyć, ile zarabiałem, to chyba w zeszłym roku, w marcu, nagrałem taki filmik i pokazałem zarobki. Na przykładzie dwóch moich filmów pokażę tobie, o co chodzi. Mamy film Mordercza Wędrówka, który moim zdaniem był fajnie nagrany, fajnie zmontowany i był ok. Jednym z najważniejszych elementów, które mają wpływ na to, żeby YouTube promował filmy, to jest watch time, czyli zaangażowanie... Ale to jest nudne. Co jest nudne? Pokazujesz, nagrywasz, no to jest nudne. To jest nudne? No tak, no kto to będzie oglądał, kogo to interesuje? Napisz mi, czy to ci się podoba. No może to być fajne, no, jako... No ale Katarzyna ci mówi, że się... Jako wiedza. No dobra, to napisz mi, czy to jest nudne, czy też nie. Że utrzymanie uwagi odbiorców cały czas jest na tym... Co? No bo to jest nudne, no przecież mówię ci ja to, że to jest nudne. Wiesz, takie nudne rzeczy. No dobra, no to nie, już nie pokazuję tego nudnego. Chodzi o to, że jest... Bardzo dobrze. Że jest po prostu
że jest wskaźnik utrzymania uwagi odbiorców jest ciągle na takim samym poziomie. Czyli ludzie oglądają mnie, ale i tak ten film ma, nie wiem, 13 tysięcy wyświetleń. A teraz ty gadasz i oni sobie to przewinęli. Dobra, to ile osób przewinęło, ciekaw jestem. No, naprawdę, ale ciebie szczerze. No ja oglądam i ja sama wszystko. O, widzisz? I co, i nie... No ileż można słuchać starego papieru? No ale ja nie gadam długo. No ile ja gadam? Gadasz, no pokazujesz... No ale na tym są polegają vlogi. No ale pokazujesz wykresy, nikogo to nie interesuje. Ja, no jak myślisz, że wykres... No może no, to kogoś interesować. No, że nie masz wykresów, że... No to co ja mam robić? Nie wiem, zatańcz. Zatańcz. Nie, to zrobiłem. Przygotowałem ryż. Ryż brązowy. Nie wiem, bo obawiam się, że w ogóle nie będzie smakować. A Miłosz mówi, że zawsze tak mówię, że nie będzie smakować, a później i tak mu smakuje. Nie chciało mi się robić, wiesz? No to zobaczysz. To jest pierwsze jedzenie od dłuższego momentu, kiedy mi nie chciało mi się robić. Ostatnio byliśmy z Miłoszem w Carrefourze. No. Po ile była ta Pepsi? Po 3,50. 3,33 jak się kupiło 3 butelki. I wzięliśmy. Trzeba było kupić 3 butelki. I za jedno się płaciło. I wtedy, tak, czyli 10 zł zapłacić, tak, dokładnie. Także cena była niższa niż chyba jak jeszcze w zeszłym roku. Nie mówiąc już o tym roku, kiedy ceny wywindowały. Ryż, warzywka, tu jest kurczak, indyk, pokrojone, ale zobaczymy jak to będzie. Miłosz mi dał do sprawdzenia i w zasadzie do podłożenia muzyki, chociaż Miłosz sobie sam podłoży. Ja sobie sam podkładałem. Że podkładasz samą muzykę? Tak, cały film ja zmontuję i zmontowałem. A, no dobra, okej. Okay. I powiem tobie, że jest świetny. Jest mega, mega dynamiczny. Call of voice. Twój pomysł, tak. Ale kto był głównym aktorem? No, ale ja wszystko tak naprawdę ustalałem. Kamerę i to wszystko. Zgadza się, natomiast tutaj mogę pokazać. Mam nadzieję, że już leci ten film. No, no właśnie. Tutaj ja jeździłem na hulajnodze. Tak. Sorry, że ci przerwę. Sorry, ale przez właśnie ciebie mogłem spać wyświetleniem. Obiad! Żarty. Dzięki. I co, składasz muzykę, tak? No, baj. A ty masz połączone słuchawki z tym, z laptopem? No. A te słuchawki też łączą ci się z telefonem? No. A łatwo się można przełączać? No. Nie jest tak, że musisz się stąd wylogować i zalogować w telefonie? Nie. A jak robisz to? No jak? Nie, no. Po prostu się łączy. Ale no to, a nie, teraz połączone są słuchawki z laptopem. Tak. A słuchawki z telefonem też są jednocześnie połączone? No, jak teraz się puszczę, to mi się ten włączy. Na telefonie, ale później będę się musiał znowu na komputerze ten. Ale jak ktoś do ciebie, a dobra, jak ktoś do ciebie zadzwoni, no to będzie... Będziemy słuchać na słuchawkach. Będzie, a. Miłosz montuje. Znaczy podkłada teraz dźwięk. Tamtą. Kogo butelka? To jest nasza butelka. Kręcimy w butelkę. A w butelkę gracie? Tak. Mogę zakręcić? Tak. Wojtek. Nie, Wiktor. Ale chwila. Trzy pompki robi. Chwila. Jakbym tu stanął, no. Ja tu stoję. Ja Wojtek, tak to. Dobra. Kasia idzie, chodzi od jakiegoś czasu codziennie, czy tam co drugi dzień i właśnie ma takie opaski na ramię. Mama, ciocia, ej, teraz zacząć tak powinno być. Co? Mama chce zacząć biegać. A co, myślisz, że to jest niemożliwe? Dobra, ja idę. Ale wiesz, wczoraj zaczęła robić brzuszki. Nie chodzi z mamą. Od tego niech zacznie. Nie, bo ona chce ze mną biegać, chce zacząć robić brzuszki i wczoraj zrobiła brzuszki. Ile? Aż 10. Wow. Skorzystam z tego, że jestem w pracy, popakuję kedamy, a tymczasem oglądam sobie YouTube'a i to mi się podoba. Vibro, już kolejny odcinek oglądam. Im ziomale będą mieli lepiej, tym ja będę miał lepiej. To też jest takie trochę może egoistyczne, ale nie no. Ja dokładnie tak samo uważam odnośnie pieniędzy u moich znajomych czy u kogoś, u moich klientów tak było. Ja chciałem, żeby oni zarabiali więcej, żeby lepiej im się żyło, bo wtedy mnie będzie się lepiej żyło. Okej, to pokażę tobie, co ja dzisiaj oglądałem, czyli widzę, że tutaj Teamu X dużo... Nie Teamu X. Ten odcinek troszeczkę obejrzałem, fajny jest. To obejrzałem sobie w 70%. Bardzo, bardzo mi się spodobał Trąba w tym wywiadzie. Ale czy te filmy ekipy zrobiły na mnie wrażenie? Nie. Aczkolwiek wiem, że mają dużo wyświetleń. Ale w ogóle nie zrobił na mnie wrażenia. A jeszcze teraz sobie obejrzałem Watachę. I tak sobie myślę, że ja nie mam żadnej dramy.
Może powinienem mieć jakąś dramę. Teraz na pewno bym inaczej reagował. Teraz bym zareagował. Ale nie ma już wiruzera na YouTubie. U mnie przed pracą dwóch gości się biło. Ty i Tomek? Nie ja i Tomek. Dwóch gości się biło i nagrałem to, no. Ale później się ich spytałem, czy to jest na serio, czy na żarty. Oni mówią, nie, na żarty. A się starsi tam, z 25 lat chłopaki. Miłosz mówi, że to jest pierwszy jego, że ten jego film jemu się podoba. A, bo ty masz słuchawki, nie słyszysz teraz. Dobra, daj mi obejrzeć, albo wrzucamy od razu. Co? A, tutaj ja jestem. Czekaj. O, ja się rozgrzewam. O, zobacz mnie, jak się grzeje. Lecę. Zapraszam do Miłosza na kanał. I jeszcze wieczorne spotkanie, cześć. A co ty masz tak na górze tutaj? Co? Czuprę? Czuprę taką... No patrz, taką grzywę, co nie? No, taką przygniesioną masz włosy, jakby ktoś ci przywalił palcem, o tak. No, nie? Tak. Tak zrobić, żeby... O nie. On może skoczyć jak coś. Cześć, a ty? On jest spokojny, on ucieka. Ten jest spokojny, a ten jest właśnie... Zawsze się rzuca. Zawsze rzuca. A! I on już nie gryzie tak, że... Bo nie boli. Tylko to boli. I on ucieka. I on skoczy.